Nigdy nie słyszałam o tarczycy, dopóki mnie to samej nie dotyczyło. Okazało się, że kompletny przypadek. Gdzieś byłam na zdjęciach, robiąc materiał w szpitalu i lekarz, który był moim gościem, rozmawiał ze mną, zauważył, że coś się dzieje z moim okiem. Tak trafiłam na badania i tak się okazało, że mam problemy z tarczycą. Choroby tarczycy są dość częste. Około 20-25% populacji Polski ma problem z tarczycą. Zdecydowanie częściej chorują kobiety, około 9 razy częściej niż mężczyźni. Dość często są to różne grupy objawów związane albo z zaburzoną czynnością tarczycy w formie nadczynności bądź niedoczynności, a czasami zmianami struktury, guzami, także nowotworami. Najczęściej guzy są łagodne, ale niestety czasami zdarzają się także guzy nowotworowe. Więc jeżeli już pada propozycja, że będzie konieczna operacja, to już jest problem. Pewnym ryzykiem dla tej operacji jest uszkodzenie nerwów krtaniowych i zaburzenia fonacji po zabiegu. Żeby głos zachować, w ostatnich latach coraz powszechniejsza również w Polsce jest metoda śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych, która umożliwia minimalizację ryzyka zaburzeń fonacji po zabiegu. Usłyszałam o tym zabiegu bardzo innowacyjnym, natomiast dopiero usłyszałam, kiedy zgodziłam się być ambasadorem tej kampanii, ponieważ wcześniej nikt mi o nim nie powiedział. Takiego szczęścia nie miała moja mama, która też miała przeprowadzony zabieg usunięcia tarczycy i u niej doszło właśnie do uszkodzenia jednej ze strun głosowych. Przez kilka miesięcy miała po prostu trudności z mówieniem, głos był ochrypnięty, telefonicznie nie miała możliwości z nikim się tak naprawdę porozumieć. Musiała po prostu przejść rehabilitację i zastrzyki, co wiązało się z dodatkowymi też kosztami i stresem, tak? Czy w ogóle to leczenie, jaki przyniesie efekt. Bardzo jest potrzebne właśnie przede wszystkim budowanie właśnie świadomości w ogóle, że coś się dzieje w organizmie, że to może być tarczyca. Później świadomość, że niestety, ale za wszelką cenę trzeba się dostać do lekarza i po prostu zacząć leczenie. Nieleczona, bagatelizowana choroba może doprowadzić do wielu powikłań i być zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania i życia pacjenta.